Kalimera, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, nasz drugi dzień na Krecie. Właśnie jemy nasze pierwsze śniadanko na wyspie. I właśnie tak sobie wyobrażam, że Grecy tak jedzą codziennie rano. Wyszliśmy właśnie na zewnątrz, tuż obok naszego hotelu. Mamy wypożyczalnię samochodów i motocykli. Dzisiaj myślimy bardziej o czymś terenowym. No i idziemy właśnie sobie coś zarezerwować. Sprawdziliśmy, żeby dostać się na Lagunę Balos, trzeba przejechać jakąś drogą szutrową 15 km, która kiedyś miała w ogóle półmetrowe dziury i jest mega trudnym terenem nad przepaścią. Potrzebujemy jakiegoś terenowego sprzętu. No dobra, podpisujemy umowę. I mamy go! Lecimy się jeszcze przebrać i naszykować, ale to jest nasz motocykl na dziś. Mamy Faustrowa dzisiaj 650, od jutra mamy 800 Intrudera. Tak, tam sobie stoi, poczeka na nas. A dzisiaj śmigamy w teren. Lecimy jeszcze do wypożyczalni po drugiej stronie, bo Rafał ma troszeczkę za luźny kask. I jest szansa, że tutaj będzie mniejszy. Tutaj jest nasza wypożyczalnia, po drugiej stronie też jest więcej opcji, więcej modeli. A tuż obok jest nasz hotel, bo tutaj już za tym murem jest basen, wejście główne. Także idziemy się teraz odświeżyć, ogarnąć i spakować. Wczoraj daliśmy sobie czas na relaks, ale dzisiaj będziemy naprawdę konkretnie cisnąć, bo poza tripem, w zasadzie celem naszej podróży jest miejsce, w którym będziemy robić zdjęcia. To będzie pierwsza sesja, którą ogłosimy, fotowideo tak w zasadzie, którą ogłosimy poszerzenie naszej oferty i to na razie tutaj leży i wszystko wam wyjaśnimy później, ale jaramy się niesamowicie, bardzo długo na to pracowaliśmy, no i chcemy, żeby wyszło super. W każdym razie to wszystko musimy dzisiaj spakować, więc spoko, że mamy opcję z kuframi, w których sobie później schowamy kaski, ale na drogę no to będę musiała mieć na plecach. Ale reszta spokojnie zmieści nam się w kufrze z tyłu. Na razie zdradzę tyle, że mamy m.in. nowe leginsy, syrenie i po prostu Rafał jest najseksowniejszym motocyklistą na świecie w tej chwili. Znaczy, w każdej chwili. Ja po prostu cię uwielbiam, jesteś boski. Okej, Rafciu leci jeszcze nam po kanapeczki, bo to może być trudniej dorwać jakiś obiadek, a ja już zaczynam nas pakować. Właśnie dlatego wybraliśmy dzisiaj Faustorma, bo ma kufry pełen komfort, ale najważniejsze, żeby kierowca czuł się swobodnie. Mam plecak i dwa plecaki z monopłecami. Rafciu właśnie nas tutaj dopakowuje. Mam nadzieję, że w ogóle będę w stanie się zmieścić z tym plecakiem i płetwami przed kufrem jeszcze. Zrobimy przymiarkę. Szanowni Państwo, zaczynamy tripa. Pierwszy przystanek, zmieniłam sobie plecak na taki, który jest bardziej płaski, więc mamy więcej miejsca. Kierowca, bombowca! Nie no, mi się daje szczadu, super! Tu są przepiękne trasy, zobaczcie, ojoj. Ale trudne, bo jest bardzo duży spadek w pewnym momencie. Jest ciasno, jest wysoko też momentami. Tutaj akurat jesteśmy ogrodzeni jakimś hotelikiem, więc się zatrzymaliśmy. Ale popatrzcie, po jednej stronie góry, niesamowite. To jest brzydko. No, całe miasto pięknie, może tutaj... Starałam się nagrać. No nie powiedziałam, że jest brzydko, no też jest ciekawy krajobraz. Chodzi mi o to, że po jednej stronie jak jedziemy są góry, po drugiej morze. I to jest jakiś obłęd po prostu. Co my robimy i gdzie my jesteśmy? To jest czas.
32 km w prawo. Okej! Okay. Właśnie nie mamy miejsca na nawigację, ale Rafał sobie radzi, co jakiś czas się zatrzymuje. Tak naprawdę to jest nasz drugi przystanek, a już jesteśmy za połową drogi. 40 km. 40 km przed nami. Okej, okay, spoko. Trasa mega przyjemna, przepiękne widoki. Jazda w sensie nawierzchnia. Spoko, ale jak się prowadzi, jak się jeździ? Dość kręte zakręty i drogi. I góry, osuwiska, a morze, ładne widoki i zakręty. O. Czyli piękna trasa. O, czyli trochę stresu, ale warto. Warto. Okej, okay, próbujemy. Stoi na tym stabilnie. Dobra. Okej, okay, oficjalnie to było kolejne jedno z najbardziej przerażających przeżyć w życiu. Ten się cieszy, nie wiadomo z czego. Ja jestem przerażona. Nie no, coś niesamowitego, ale były momenty, że naprawdę nad taką przepaścią i to są przecież takie kamyczki i jeden ci się omsknie o łatko jedna. Jesteś mistrzem świata. Chodź ręko, idziemy pływać. Wszechświata, bo to jest jakaś chyba inna planeta. Jeszcze trzeba dojść kawałek. Bierzemy plecaki, zostawiamy kaski i ruszamy. Chyba w tamtą stronę. No dobra, nie boję się przepaści, ale boję się tych kóz, które wszędzie atakują, jak zobaczyły, że Ada ma kanapkę. Jezus, błagam, zostawcie nas w spokoju. Taka trudna droga, jeszcze wy chcecie nas zjeść. Też jesteśmy głodni, no. I stamtąd nawet biegną, jak zobaczyły Adę. Darmowa wyżerka. Na klifie nie ma zbyt dużo atrakcji, dlatego chyba jesteś jedną z nich. Ale już zakręciła kreta. Już nie jest tu. Tylko tu. Okej. Okay. Muszę nie zobaczyć teraz na mapie, gdzie jest. Spoko. Idziemy dalej. To był taki przystanek idealny na zdjęcia, ale tak naprawdę to każde miejsce tutaj jest dobre. Gdzie się nie umieścimy, jest niesamowicie. Informacji praktycznych tutaj najważniejsza jest taka, że do godziny 20 można tutaj zostać. I trzeba opuścić o 20 już. Tak, 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 tak. Ja nie mam słów, naprawdę. Kolację dzisiaj Ola nie. Może. I powoli wkraczamy już na piasek. No jeszcze nie powiem, że na plażę, ale jest i knajpka na miejscu. Ale wieje. Czy nasze stówki są na to gotowe? Zimno.
zimna. Oj, zimna! Ale nic nie szkodzi. Musimy iść tam, gdzie nie ma takiego wiatru. To będzie boss. Nadal nie czaję. Wyszliśmy gdzieś stamtąd. Jesteśmy tutaj. Chodzimy tam. Ja nie wiem. I faktycznie miejscami ten piasek jest różowy. Taki osad. Jakby nie wiem, czy to jest soli, czy z czego? Z tej soli taki osad, czy? Wow! Ale cudnie. Dobra, dziwna ta koza. On też nie ogarnia, jak on tu przyszedł. Co tu się dzieje? Co za czad? Tak, tu już trochę zaczyna mniej wiać, to może jeszcze kawałek? A się wpakowaliśmy w skały teraz. Mogę się na piasek zawrócić. Masz gadki w kolorze wody. I to jest tak ciepło i boskie. Tutaj się wprowadzamy przy serduszku. A, myślę, że niby ty namalowałaś tak. Oho. To piękne. Myślę, że to jest niezłe miejsce, żeby zacząć sesję nowej oferty i wideo, ale najpierw jeszcze takie fotki, po prostu zarąbiście. Drodzy Państwo, kulisy Szkoły Syren i Trytonów przed Państwem. Adrianna zakładająca ogoni syreni, znaczy ogon. Ogoni syren, tak. Drodzy Państwo, pod tą piękną górą, w silnym, szalejącym wietrze, leży sobie jakaś przepiękna syrenka. Proszę bardzo. Jesteśmy Syrony, to jest nasz sekret. Słuchajcie, zakładamy szkołę Syren i Trytonów i to jest pierwsza syrenka, która jest w naszym katalogu pięknych syren. Ja jestem drugą, także jaki katalog, taka szkoła syren. Dokładnie. I słuchajcie, takie piękne syreny, które są teraz w Grecji, będzie można podziwiać w Ozarkowie na basenie i będzie można teraz przyjść na zajęcia. I dorośli, i dzieci, i mężczyźni, i kobiety, wszyscy. Dokładnie, mamy wszystkie rozmiary dla wszystkich. Każdy może zostać syrenką albo trytonem. I proszę Państwa, mamy, to jest tryton Posejdon, prosto z morza greckiego. Najprzystojniejszy, najsilniejszy, najdzielniejszy syren na świecie. Przyznam, że Rafał wzbudza jednak większą sensację. Chyba nie ma skarbu więcej uśmiechu. Czy chcesz coś powiedzieć, jakiś przekaz dla mężczyzn, którzy boją się robić coś innego? Czy się pływać po morzach, po oceanach? Posłuchajcie marynarza, który za długo siedział na morzu i zmienił się w syrenę. Za długo słuchał tych śpiewów w syrenie. W ogóle to jest podoba, to ja jak już od razu zarzuciłam kurtkę, także Rafciu się teraz poświęca. No i... Ogony! Różne wersje. Chodzimy tutaj!
chyba kanapeczkę, ale no, to jest wszystko nie do opisania. Chyba jeszcze nie ogarniamy, że naprawdę to wszystko zrobiliśmy. Wypożyczyliśmy motocykl na Krecie, jeździliśmy po wyspie, kupaliśmy się w błękitnej lagunie, nagraliśmy. Wdrapaliśmy się już troszeczkę wysoko, ale nadal nie jesteśmy nawet na parkingu. A później z parkingu to naprawdę hardcore, ja nie wiem na ile na tych nagraniach, bo ja nie patrzyłam w kamerkę, tylko po prostu trzymałam ją. I nie wiem jak tam to widać, ale jeżeli widać, że było hardkorowo, to naprawdę było hardkorowo. A teraz się tam wybieramy z lekkim niepokojem. Ale a teraz fale się uspokoiły. Tak, w ogóle spokojnie. Mega, no tak, jest raz bardziej przejrzyste dno, ale no cudnie było, genialnie. Myślę, że godne miejsce, żeby zacząć promować nowy pomysł. Gdzie ty jesteś? Nowy biznes ma godne miejsce na początek. Tak, jest i nasz motocykl, wszyscy inni też już się zbierają, niedługo będzie zachód słońca, a jeszcze trzeba pokonać taką konkretną trasę, ale na pewno będę miała sentyment. Tak jest. O, a tutaj jest nasza wypożyczalnia. To jest obok hotelu Gortyna, w którym nocujemy. Miejscowości Skaleta. Skaleta. I stamtąd wyruszyliśmy i pokonaliśmy ponad stówę, nie? Dzisiaj. Co? Jedną stronę, ponad stówka. Nie, prawie 200. Ile było? 180. Nie wiem, 160, coś takiego. Razy dwa, bo jeszcze musimy wrócić. Ja myślałam, że 100, to jest 100. Tak sobie myślałam. 6, tak? Dobrze widzę? Czy nie? Właśnie zobaczyłam, jaką mam rejestrację. Dobrze, anioły z piekiel. Pi, 666. A my w rejestracji swojego motocykla mamy 69. Dobra, zmieniamy roboczą nazwę tego motocykla na Bestia 666, dobra? Dobra. I Bestia na Bestii teraz. Dobre są te kozy. Wow. No nic. Tam druga na nią czeka. Aha, dobra, jedziemy. Tak. A! O. Ty! Gagatku! Nie rzucaj na mnie kamieni! Oni chcą, żebyśmy już poszli. O. Pa! Nie rzucaj kamieni!
wieżowce. Wieżowce. O, ładnie. O Jezu, gdzie biega cholero? Ile was tutaj. Mamy przed sobą jakieś 50 km. Chcieliśmy się zatrzymać wcześniej na kolację, bo nam przepadła obiad, kolacja w hotelu, bo nie zdążyliśmy podjechać. Ale tak, zamarzamy i tak jesteśmy już spięci i musimy się roztopić przy jakiejś kawce, mam nadzieję. Tak totalnie przypadkowe miejsce, w sumie nawet nie wiemy, nie ma żadnego napisu po angielsku. To są jogurty kozie naturalne, to można kupić. Teraz się tak, może na ciepło chociaż. Kozie jogurt. I w ogóle coś jest nie tak z moim kolanem. Często mnie boli pod lewym kolanem, taki ból mam na motocyklu. Właśnie to odczuwam. Także tak, o. Okej, jesteśmy na skrzyżowaniu, o którym czytałam. Właśnie to sobie uświadomiliśmy, bo totalnie nie wiadomo jak jechać. Nikt nic nie wie. Jakoś wszyscy jadą. Więc my w końcu chyba też pojedziemy, ale... poszła decyzja. Szczerze? Ja nie wiem, w lewo. Jesteśmy w Rezymnos, zaparkowaliśmy, zostawiamy motocykl i szukamy jedzonka, bo nam kolacja przypadła. Cieszymy się, że tu już jesteśmy, bo to jest jakieś 14 km od naszego miasteczka. Pogłośmy tak. Jesteśmy z 14 chyba w W ogóle fryzury, nie, jesteśmy piękni i świeżi, po prostu z wody. Uwielbiam takie uliczki. Aha, tutaj jest też ruch. Okej, super. Jestem niewyspana, to mi tak nie zależy chyba. Chwilowo nie mamy siły na tworzenie relacji. Myślę, że jak znajdziemy jakieś miejsce z jedzonkiem, to wtedy nabierzemy mocy. Jeszcze ludzie siedzą. No. Czyli to nie jest tak, że już wszystko zamknięte. Czy jest jedna ulica już. Ale spoczko. Wylądowaliśmy w bardzo fajnym miejscu. Rafał właśnie składa zamówienie. Udało nam się wybrać, musieliśmy się wspomagać tłumaczeniami potraw Google. Przed chwilką pani nałożyła nam taki papierowy obrusik na stół. Nie naświntuszyć tutaj. Na śniadanku i w sumie przy kolacji też takie dostajemy podkładki papierowe, tak się tutaj używa. Jest menu, więc wam pokażę, co takiego zamówiliśmy. Uwaga, uwaga. Mamy tak, dania główne. Mamy musakę, pastiso, papoucakia. Ekstra kulinarny przewodnik. Pokażemy wam te dania jak przyjdą i więcej opowiemy. I taka do tego mamy kawkę i jakąś herbatkę. Urocza rodzinna knajpka. Tak, jesteśmy w restauracji greckiej Nyn and Ai. Jeszcze będziemy tu pewnie łazić, bo jest bardzo uroczo. Nie dość, że urocza knajpa, to wszystko na ulicy w pół do 11 i fajne widoczki, jest fajnie. Przytulnie i miło. Jedzonko wygląda, bo knajpa to bardzo fajnie i jedzonko też się zapowiada spoko. Musieliśmy sobie wpisywać w Google nazwy potraw. W ogóle w menu jest pozycja każda wypisana po grecku i po angielsku. Podpisana, że musimy sobie wygooglować, poczytać i wszystko. Oj tak, tego bardzo dziś potrzebowaliśmy. Kawka, herbatka i internet. Wszystko jemy pół na pół, żeby próbować. Rafci już tam zaczął makaron, a ja co mam? To był taki ten... Nie, już nie pamiętam, co to było, ale wygląda fajnie. Przepraszam, wszystko nie makaron, zjemy. Tylko zapiekanka z mięsem mielonym, tak. Z tym, z beszamelem. Okej, okay, to moje też chyba jest zapiekane, racja. Mamy wątpliwości, czy po tej herbatce Rafał powinien prowadzić, bo jest to herbatka górska, która tak, taka mocno ziołowa, byśmy powiedzieli. A w górach dzisiaj byliśmy i tam co jakiś czas regularnie co zakręt pachniało marihuaną. Piją te składniki, co to sobie tak chodzą potem po skałach. Ja też już zaczynam. Ale naprawdę. Ty jeszcze siedzi. Marihuaną i koza. O dziwo jest smaczna. Generalnie wystarczyło kilkanaście godzin się przegłodzić i już jesteśmy wielkimi entuzjastami kuchni greckiej. Wszystko nam bardzo smakowało. I jeszcze mamy kilka propozycji do... Nie, tak. Słuchajcie, kawa jeszcze nie zaczęła działać. Wszystko było naprawdę, naprawdę przepyszne. Najfajniejszy hydrant, jaki w życiu widziałam. A mi się bardzo podoba ta knajpa, w której byliśmy. Tak, taka rodzinna atmosfera. Wygląda tak rodzinnie, ładnie i fajnie. No pięknie. I w ogóle wszyscy byli zdziwieni tam,
że my tylko przyszliśmy tam zjeść tak. i wyjść. I to jeszcze zależy nam na czasie, bo jeszcze chcemy wyskoczyć na kawkę, musimy zatankować motocykl. A tu wszyscy sobie zamawiają i siedzą parę godzin i jak w ogóle zamówiliśmy, to pani powiedziała, że to tylko jeszcze jest 2 godziny otwarte. Tak, bo poczekaj, pani powiedziała, że tylko do północy są otwarci, a to była 22? 20? Nawet nie. Co z tego, że 2 godziny jeszcze? No nie, no okej. No 2 godziny to nie wiem, to bym musiał przeżuwać każdy chyba każdy. Czad. Albo laptopa podłączyć się ładować. Fajnie, że tutaj taki zupełnie inne zwyczaje mają. Dobra, jeszcze foto. Całkowicie przypadkowo z jednej uliczki nagle wyszliśmy. Przy takim porcie mini z łódeczkami. Małe łódeczki, ale wystarczające w sumie. Tak, spoko. To co, zamieniamy motor na łódeczkę teraz? No tak. A w sumie można pewnie wynająć i skutery. No. Za mało czasu tutaj mamy, zdecydowanie. Przydałoby się z 2 tygodnie. W ogóle stwierdziliśmy dzisiaj, że nasz urlop to z nazwy... Urlop. To jest coś takiego jak urlop macierzyński, czyli jeszcze bardziej męczące niż w życiu codziennym, zdecydowanie. My nie umiemy chyba wypoczywać, bo my, jak widzimy, ile atrakcji można stracić przez to, że nie będziemy szaleć tu. No, to jest nasz ile punkt. Zobaczyć, ile doświadczyć, ile fajnych rzeczy to zrobić. O matko, jeszcze to wszystko nagrać, zdjęcia. A przydałoby się trzeba. Kiedyś w końcu wypoczyć, bo my wracamy z tych urlopów bardziej zmęczeni to fakt, niż zawsze. Normalnie, a już normalnie jesteśmy zmęczeni. No i mamy opcję siedzenia w hotelu z basenem. Mamy. Ale. Ale no. Ale jest tyle rzeczy fajnych do roboty. Na świecie. Palmy są na przykład Boże. Jak tu idziemy, czuję się jakbym przeglądała TikToka. To knajpa, to inna muzyka wpadająca w ucho. Mega, mega głośna. I na razie tak sobie spacerujemy. Ale chyba wrócimy tu kiedyś na jakąś imprezkę. Znaczy kiedyś, no nie mamy mega dużo czasu, ale jakiś wieczór jeden. Kocham palmy. Takie fajne greczynki, to są jak te palmy oglądać, Karolina. No jasne, tam imprezy trwają w najlepsze, a my siedzieliśmy sobie w takim miejscu zacisznym i czekamy na kawkę, będziemy sobie pić frappę. O i co ciekawe, wszędzie, u nas w hotelu, w restauracji też są żele antybakteryjne dostępne na każdym stoliczku, to jest w sumie wygodne, nie trzeba latać do łazienki, myć rączek i jest w sumie spoko. Przecież nigdy nie trzeba myć rączek. No tak. The red one. Okay. Przesympatyczna miejscówka z przemiłą obsługą. Przy palmach. Czego więcej chcieć wieczorem? No nie wiem. Nagich tancerek, alkoholu. A to tu obok. Mijamy ogromne mury. I w ogóle to jest morze. Ciekawostka na dziś. Stacje paliw są czynne od 7 rano do 21, a jest 43 minuty po północy. Okej, mamy chociaż napoje. Stacje benzynowe są, ale rzeczywiście niestety nieczynne. Dotarliśmy. Ja widziałam, że teraz w kinach jest nowy James Bond. Myślę, że Rafał może grać w kolejnej części. Już jakaś jazda motocyklem po dachach, ja już to widzę, jak po takich urwiskach jeździł. Jeszcze przez większość drogi już nie mówię, że tam przy samym Balos, ale no tak generalnie przy ulicy jechaliśmy wzdłuż takich ścian skalnych, że wszędzie w zasadzie były znaki, jakieś ostrzeżenia, że osuwiska na poboczu pełno kamieni, to po prostu trzeba było być mega czujnym. Jeszcze z tyłu ci na przykład samochód mruga, żebyś mu zjechał, nie? A na poboczu patrzysz i masz pełno kamieni, także taka przyjemna trasa. Fragmentami. Ja zobaczę, czy on jest stabilny. Nie? Jesteś Terminatorem. Albo Jamesem Bondem, albo Supermanem, albo przede wszystkim Aquamanem, Poseidonem, wszystkich jednym. Prawda. Cox w leggingsach. Wpadliśmy do hotelu, odpaliliśmy piwko. Musimy teraz podładować wszystkie sprzęty i wymyć ogony porządnie i całe stroje, które dzisiaj miały kontakt ze słoną wodą. No to teraz mogę się oficjalnie przyznać, że już wczoraj wyhaczyłam taką naszywkę z Krety, którą sobie planuję umieścić na kamizelce motocyklowej. Ogarnęliśmy to, co mieliśmy ogarnąć. Jeszcze dorzuciliśmy część relacji, bo nie wszystko daliśmy radę na bieżąco wrzucić na Instagrama. I mamy środek nocy. Rafał padł raniutko, musimy wstać tak naprawdę za 3 godziny, żeby zatankować motocykl, wymienić go na inny model i śniadanie, żeby nam nie przepadło. No ale dzisiaj taki szalony dzień, jeszcze ta piżamka, teraz już oficjalnie wszystko stało się jasne, dlaczego tak mi zależało na tym napisie. Jest cudowne. A, gadki ma takie, jest Sinseya. Kładziemy się spać, dzięki, że byliście z nami.
to nie koniec przygód. Zostajemy jeszcze trochę na Krecie, także na pewno będzie się działo. Zapraszamy do oglądania poprzedniego filmu i wszystkich kolejnych. I jak zawsze, do zobaczenia już.